Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do filmiku z ogródka. Dziś zajmiemy się rozsadzaniem, tworzeniem nowych sadzonek takiej rośliny jak forsycja. Chodzi dokładnie o tą forsycję taką najzwyklejszą, o tą żółtą taką, bo są chyba i białe, ale chodzi mi o tą żółtą taką. Jak z niej zrobić sadzonki? Wiecie co? Próbowałem zrobić sadzonki już jakiś czas temu. No byłem ciekawy, czy to wyjdzie, czy to w ogóle wyjdzie, czy się uda nam z tego zrobić sadzonki, czy nie. No i powiem wam, nie spodziewałem się, że to jest tak prosto ukorzenić. Kiedyś wsadzałem to do ziemi, wsadzałem na wiosnę czy na jesień do ziemi, no i na wiosnę niby miało być ukorzenione, ale zazwyczaj większość tych sadzonek po prostu mi padało. Się prawie nic nie ukorzeniało, mało kiedy się cokolwiek ukorzeniło. No i nie wiedziałem czemu, co to. No, przecież na internecie wyczytałem, że do ziemi wsadzić i to się ukorzeni. No a mi to padało, nie chciało się ukorzenić. I wiecie co wykapowałem? Że wsadzając ją do ziemi, na przykład gdzieś tam na polu macie kubkę ziemi, wsadzicie, przyjdzie słońce, ta ziemia wysycha, tak? I te sadzonki nie mają wody i one padają. Roślina ukorzeniana, nieważne czy to forsycja, czy inna roślina, musi mieć cały czas wilgoć. Nie wodę, żeby zalewało ją, choć mi niektóre ją trochę też zalało parę razy, bo zostawiłem na pod nie z tunelu wyciągłem, tylko pod chmurką zostawiłem, no jak padało dwa dni, no to tam woda nie uciekła, tak? Bo ja ukorzeniam we wiadereczkach, które nie mają dziur. Jak naleję wody, tak ta woda się trzymie raz, aż nie wyparuje. I to się tak trzymie i ta woda nam nie ucieka, tak? Trzymie cały czas. Ja wam tu pokażę sadzonki, które ukorzeniłem już jakiś czas temu. To są właśnie wiadereczka, w których ja ukorzeniam. Takie wiadereczko, no nie za wielkie, ale tak myślę, że tu nawet może 30 sadzonek wchodzi spokojnie do tego wiadryka. Mam dwa takie, więc spokojnie 60 sadzonek robię na raz. A może nawet tutaj więcej wejdzie, może nawet więcej tutaj wejdzie. Jeden rząd, drugi, trzeci, o, może nawet 50 usadzę. I to wygląda tak. To jest piasek. Piasek z ziemią. Tutaj są resztki jakiegoś tego mi się nazbierało. Tu jest piasek. Piasek z ziemią. Musi być piasek pomieszany z ziemią. Można dać na przykład na dół dać ziemię, piasek takimi warstwami. Ja już sadziłem w tym raz, drugi raz, trzeci, no i mam to po prostu wymieszane już i już to tak zostawiam. Piasek z ziemią jest najlepszym sposobem. Piasek trzyma wilgoć, ziemia ma się w czym ukorzeniać roślinka. Można tu co jakiś czas dosypać, wiadomo, troszkę tej ziemi, bo ta ziemia się rozpuści, rozpłynie, roślinki ją wykorzystają, więc co jakiś czas można dosypać tej ziemi do tego, żeby to się tak fajnie się robiło. A sadzonki ukorzenione, zobaczcie, możemy prowadzić na dwa rodzaje. Ja mam tutaj dwie sadzonki. Ta jest chyba troszkę starsza niż ta, ale zobaczcie, ta, to muszę wszystko jeszcze podciąć i tworzę sobie taką sadzonkę od niskiego krzaczka, tak? Tworzę sobie sadzonkę już od niskiego krzaczka, u mnie jest sadzonka tworzona. Nie jak kupicie w niektórych sklepach, że są o taka jedna, dwa badyle rosną i nic więcej. I jak wy to kupicie, musicie to ściąć, żeby się wam to rozkrzewiło. Ja już staram się sadzoneczkę rozkrzewić, ukorzenić, tak? Rozkrzewioną, żeby była już fajny krzaczek. To jest jedna sadzonka. Taka. Z drugiego rodzaju, zobaczcie, robię coś takiego. To też eksperymentalnie, pierwszą sadzonkę taką próbuję robić. Różnie. Jeżeli uda wam się wsadzić takie coś i ukorzenić, że to będzie rosło dalej, elegancko, macie bez problemu. Jeżeli nie, dacie takie coś, no i wiadomo, tu była wsadzone do ukorzenienia i ona tu była ucięta i wypuściło na bokach, no to ja nie chcę czegoś takiego. Ja chcę taki prosty patyk. Wypuszczę go na wysokość, nie wiem, może metra 80 cm, tak? Później go utnę tutaj i żeby on się tutaj tworzył koronkę i będzie forsycja na nóżce.
Tak, Dawidku, taka duża będzie, taka duża będzie. Bez szczepienia, bez niczego, będzie po prostu sobie od ziemi rosła na pienku, już taka gotowa forsycja, która będzie na pienku. Tak, jest bardzo prosto wyhodować właśnie forsycję na pniu. Prostym sposobem, tylko musicie właśnie trafić na sadzonkę. Trafić na sadzonkę. No powiem wam, z takiego czegoś też byście zrobili, bo obcinamy to, tą prostujemy, patykiem prostujemy i wyciągamy ją do góry i też zrobicie tak. Musicie mieć odnogę, wiadomo, jak utnę ją tu nisko, ona wypuści sobie odnogę i też można z tego wyciągnąć, więc mnie już tu fajnie rośnie. Zobaczcie, jak już krzaki są ukorzenione u mnie. To są pierwsze sadzonki, które robiłem. Już korzenie normalnie przerastają donice. Ja bym chciał, to nie wyciągnę, bo tak jest przerośnięte. Tak się to fajnie ukorzeniło. Dobra, przejdźmy do gałązek, które będziemy ukorzeniać. Ja wam powiem różne gałązki. Takiego czegoś nie próbowałem ukorzeniać. Żeby było takie coś bez liści. Nie próbowałem takiego czegoś ukorzeniać. Raczej byłem przekonany, żeby to miało liście, tak? Już lepiej by było uciąć tutaj i uciąć tutaj, żeby ukorzenić to lepiej, tak? Żeby to miało jakiś ten, nie? Zrobić coś takiego, zobaczcie. Uciąć tutaj i wsadzić takie coś do ziemi, tak? Takie coś wsadzić do ziemi, żeby ukorzenić. Jeszcze oberwać tutaj, zobaczcie, oberwać z dołu te listki, że zostawić tylko na przykład tyle tych górnych listków i takie coś można wsadzić do ziemi. On powinien tu się z tego, tutaj gdzieś na dole powinien się ukorzenić. Ale to wiadomo, trzeba zakopać i więcej miejsca zostawić na to, tak? Więc ja w takie sadzonki się nie bawiłem, ale można zrobić takie sadzonki, nie ma problemu. Ja brałem na wiosnę brałem świeże przyrosty koloru jasnego. Zobaczcie, tutaj jest świeży przyrost, tutaj jest już starsze drzewko, tak? Ja brałem raczej świeże. Mogą być z takimi gałązkami na przykład, ale zazwyczaj stosowałem takie świeże tutaj przyrosty, które po prostu ciąłem na jakieś tam, na przykład takie, nie wiem ile to może mieć, z 20 cm na takie 20 cm patyczki. Starałem się, żeby jakiś liść był, tak? Jeżeli tak, to jakiś liść, żeby zawsze tam jakiś liść został, gałązki w miarę takie z liściami były wybierane. Zobaczcie sobie, takie z liściami w miarę. O, coś takiego. No wiadomo, nie tyle liści, tylko zostawiałem tam 2-4 liście. Te wszystkie tutaj obrywałem. I takie patyczki. Tutaj już nam syn wkłada, ale mniej więcej nie o to chodzi, po prostu tak. I na całą głębokość wiaderka po prostu wbijałem sobie tych patyczków, ile tu było, tyle sobie ich wbijałem, żeby zapełnić jak najwięcej tego wiaderka, tak? Tutaj mam trochę mocniejsze, nie idzie oberwać tych listków z tego. Tak, poobrywać te listki wszystkie. O. I tak jest z tymi górami. Też wsadzałem, tak. Powsadzamy wszystko. No i tutaj już sesenna wkładał, ale też. Tak, wsadzamy. Nie musicie tego ubijać, nic. Bijecie. Później to podlewacie. I te... No, Dawidku, wbij też patyczek. Tu masz patyczek, wbij patyczek. Tak, o. Syn robi dziury i lepiej mu to idzie. Ale nie musicie takim sposobem, bo wiadomo, jak wbijecie, to się lepiej trzyma, niż zrobić dziury. Jak podlejecie, to sobie zaciągnie tą wodą i będzie się dobrze trzymać. Ja robiłem gdzieś... W...
Gdzieś myślę w kwietniu. Powiem wam, ja teraz nie powiem dokładnie, ale jak forsycja okwitła. Tak, okwitła, zaczęła tak w miarę fajnie rosnąć. Te przyrosty, to wtedy zacząłem robić sadzonki. No to dajmy, mamy koniec sierpnia. No to tak, dajmy na to. Nie wiem, 4 miesiące? Może i można by było krócej, ale u mnie te sadzonki trzymały się 4 miesiące. I zobaczcie, jak to wygląda po 4 miesiącach. Tak wygląda wiadereczko. Powiem wam, mam dwa wiadereczka. To jest w troszkę gorszym stanie. Widzę tutaj niektóre sadzonki, właśnie z takich bocznych. Widać, że troszkę mi zalało. Widzicie, tu jest fez mokro. Troszkę mi to zalało za bardzo. To jest takie gorsze, ale widać, że niektóre się poprzyjmowały. Te są przelane, widać, że są przelane. Jak to będzie wyglądać w środku? No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać w środku. Zaraz to wysypię i będziemy widzieć, jak to wygląda. Nie wiem, czy uda mi się to wysypać tak jedną ręką, żebyście widzieli. Trochę hałasu narobimy. Nie wiem, czy to tak wyjdzie, żeby tego nie wyłamać. Nie wyłamać, a to jakoś wyciągnąć. Te są w troszkę gorszym stanie, tak jak mówiłem, ale zobaczcie. Udało się wysypać, żebyście widzieli. Tutaj już mamy objawy gnicia, że na dole gniło, korzonki już zaczynało gnić, ale roślina jest ukorzeniona, tak? Ma korzonek, więc powinna rosnąć. Nie jest w takim dobrym stanie, jakim powinna być. Z powodu przegnicia, jak widzicie, no takiego czegoś, no korzonek ma, ale takiego czegoś nie będę sadził. Nie ma sensu takiego czegoś sadzić. To po prostu gdzieś wyrzucimy. Tutaj można by było takie coś posadzić, ale no troszkę słaby korzonek jest, tak? Ta partia, tu jest w ogóle wszystko zgnite. Widzicie, że przesadzenie z wodą powoduje, że widzicie, tu jest prosta roślinka, która się bardzo fajnie się ukorzeniła, tak, jest bardzo fajna. Tutaj jakiś korzeń jest. Tutaj jakiś korzeń jest, więc można by było to zostawić. Jakiś korzeń, idziemy dalej. Tutaj no raczej wszystko zgniło. Tak jak mówiłem, to są akurat ta gorsza partia. O, tutaj jest ładnie. Tutaj jest dosyć fajnie ukorzeniony. Tutaj też się ukorzenił. Tutaj nam o, coś dopiero zaczęło puszczać. Tutaj też, no jakieś tam korzonki są. Nie licząc tego, że coś nam tutaj pogniło. O, chyba coś złamałem, ale ukorzenienie jest dobre. O, tak, jak widzicie, no. Tutaj nie mamy nic, więc wywalimy. Tutaj mamy dosyć fajne. Za mocno otrzepuję to i trochę urywam tych korzonków. Nie ma co tak mocno tego otrzepywać. Tutaj coś tam puszcza, ale tutaj lepiej. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. Tutaj coś mamy. Tutaj też puściło. Wybrałem to. Zobaczcie, tyle jest. Biednie to, że sobie to przelałem. Zostawiłem na deszczu i troszkę mi to podgniło. No to myślę, że dosyć fajnie. Obstawiam, że jeszcze może kilka z tego padnąć, ale jak posadzę do ziemi, może przeżyją.
To jest ta gorsza partia, tak? Było drugie wiaderko. Druga partia, która, zobaczcie, miała wsadzone, tak to widzicie, troszkę grubsze sadzonki. Grubsze sadzonki i praktycznie wszystkie miały ucięte góry. Zostawione pod walistki. No i nie były tak przelane, tak? Nie, takie proste też są. Myślałem, że nie ma tu takich prostych, ale też są. Nie były tak przelane. I zobaczcie niektóre, jak się ukorzeniły. Elegancja. To są już eleganckie, fajne sadzonki do posadzenia. Możecie albo do donic, albo już bezpośrednio ładować to do gruntu. I fajnie, czy tam na żywopłot, czy na coś, fajnie Wam będzie forsycja rosła. Więc jak widzicie, ukorzenienie tego jest proste. Wiadomo, trzeba się liczyć, że parę roślin nam odpadnie. Jak przy każdym ukorzenianiu, no nie wszystko się przyjmuje, tak? Parę roślin nam odpadnie, ale i tak odpadło, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no choćby 15 roślin na... dwadzieścia, no to tak około 30 roślin miałem w jednym wiaderku. No to tak, no, to na 60 roślin 15 odpadło, no to mamy 50 sztuk rośliny wyhodowanej w ciągu, nie wiem, 4-5 miesięcy, tak? Jeżeli mniejsze korzonki, jak wcześniej wyciągnięcie, będą mniejsze korzonki, tak? Możecie próbować, nie wiem, po 2 miesiącach wyciągać, tak? Ja po prostu zostawiłem dłużej, aż widziałem, że po prostu te liści nie usychają, tylko są zielone cały czas. Najlepszym sposobem jest zobaczyć, jak zaczynają rosnąć listki, tak jak tu wypuściły nowe listki. Jeżeli na jakieś, bo nie na wszystkich się pojawią, ale na jakieś zaczynają puszczać nowe listki, zobaczcie, nowe listki, no to znaczy się, że już tam jakieś korzonki są, tak? Tutaj jest młody listek. Jakieś listki są, to znaczy się, że już jest korzonek, tak? Już możecie próbować to wyciągać. No i ja tak zrobiłem, wyciągłem, no i widzicie efekt. Efekt jest elegancki. Roślinki ładne, ładne, wyhodowane, fajnie wyszły. No to tak, przedstawiłem Wam, jak prosto ukorzenić właśnie forsycję. Prosto ukorzenić, posadzić, zrobić sobie sadzonki, które można później posadzić na żywopłot, czy tam jakieś pojedyncze, ozdobne roślinki. Jak możecie zrobić z tego właśnie tutaj roślinę na pniu albo roślinę w krzaczku. Więc jest to bardzo prosto zrobić, tylko troszkę czasu trzeba na to poświęcić. Sadzonki tak samo, no wystarczy Wam jeden krzaczek, czy jednego krzaczka sobie kupicie i rozhodujecie na więcej, jeżeli potrzebujecie tego dużo. No wiadomo, no jakby tutaj liczyć, że na przykład nie wiem, czy zadyszkę kupicie, ale może kupicie małe sadzonki gdzieś na internecie, zadyszkę, czy może tańsze kupicie, a jak ich potrzebujecie na przykład, nie wiem, setkę, no to za 10 macie już 100 zł, tak? Po dyszce to za 100 macie 1000 zł, tak? A wy sobie tu, jak się Wam uda zdobyć, czy na przykład kupicie parę krzaków, potniecie, czy posadzicie jednego i po czasie potniecie, czy macie od kogoś, powiem Wam, jak nawet abyście mieli jakiegoś znajomego, który to ma, to rośnie tak szybko, że wiosną czy jesienią, jak to będzie przycinać, to spokojnie wziąć te krzaczki od niego i sobie ich ukorzenić i macie dużo za darmo krzaczków, jak chcecie zrobić, nie ma problemu. Tak powiem, no kto chce, może kupywać, nie zabraniam tutaj kupywania, ale można samemu, jeżeli idzie, czemu by samemu nie robić sadzonych, tak? Ja Wam pokazałem prosty sposób, że można, da się to tak amatorsko zrobić, nie ma z tym problemu. Czekam na Wasze komentarze, czy Wyście próbowali ukorzenić tego krzaczka, czyście nie próbowali. No i zachęcam do subskrybowania, lajkowania, no i do zobaczenia. Cześć Wam!